poprzez fundację i akcję Szlachetnej Paczki, która w tym roku ma już swój 16 finał od wczoraj, realizujemy często marzenia i potrzeby tych najbardziej potrzebujących. Włączamy się, ponieważ uważamy, że u nas też jest mnóstwo rodzin, które chciałyby otrzymać taką wspaniałą pomoc, taką wspaniałą radość na święta. I po prostu czujemy chęć takiego działania i niesienia pomocy. Bardzo cieszę się, że tutaj pan koordynator dotarł do Sanoka, że ta szlachetna paczka weszli mieszkańcy Sanoka, instytucje sanockie. Jest szansa, żeby te rodziny, te święta najbliższe miały w takiej radosnej atmosferze. Społecznikiem jestem od 15 roku życia i wszystkie rzeczy, które jakby stawiają przed nami wyzwania, są dla mnie ważne. Pozyskuję w nich wiele energii dla siebie, wiele doświadczeń. Wczoraj słysząc w telefonie radość dzieci, bo jedna z pań do mnie zadzwoniła, czy pan to słyszy, czy pan to słyszy. Była ta sytuacja niesamowita, kiedy pani powiedziała, że od śmierci ich taty, czyli od około roku czasu, te dzieci dopiero pierwszy raz tak naprawdę się cieszą i są szczęśliwe. No, to właśnie są te momenty w Szlachetnej Paczce, dla których człowiek żyje i dla których wierzy warto.